Kolejny odcinek Albionu Rzymskiego przed wami. Widzicie tutaj całą naszą rodzinę simową. W sensie, czekaj, ty akurat nas nie interesujesz. Czyli jak wyglądają nasze rodziny po tych wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce. Oczywiście mamy tutaj sima do przebrania, mamy tutaj sima do przebrania. No i tutaj jest dwójka simów do przebrania, ale mniej więcej nasz świat po tych wszystkich odcinkach wygląda tak. Słuchajcie, oczywiście standardowo łapki, komentarze, wspieranie, kod Miss Scarlet, jeżeli robicie zakupy na jej app, albo ewentualnie właśnie możecie uruchomić sobie wspieranie na moim kanale, czyli takie klasyki, standardy. I ja może przejdę do tego, żeby wam pokazać, co i jak, bo pewnie to was interesuje, bo ja troszeczkę, znaczy może nie tyle pograłam, co chciałam zobaczyć, co się urodzi konkretnie. I mamy tutaj, słuchajcie, synka. Kato ma kolejnego synka, czyli ma córkę, dwóch synów, właściwie ma dwie córki i dwóch synów, więc wydaje się, że to jest bardzo fajne takie ułożenie na sam koniec, że faktycznie temu Kato w końcu w życiu zaczęło się jakoś tam układać, on się jakoś tam pozbierał i wszystko wygląda pięknie i cudownie. Kato aktualnie wygląda tak, jest bardzo, wydaje mi się, podobny do Magnusa. Gdybym ja mu zmieniła włosy, uwierzcie mi, to byłby cały ojciec, bo Magnus był robiony właśnie na bazie mniej więcej genów Kato, ale może nie będę tego robić teraz. No i opowiem wam o Leo, ponieważ Leo to jest jego najmłodszy synek Kato. Pomyślałam sobie, że Leo to jest takie imię, które by pasowało do dziecka Kato i Serpeny, ponieważ no to Levi w ogóle, wiecie, nie? Takie tam. Czyli to jest ich najmłodszy synek. Spokojnie było robione losowanie, wylosowałam i Serpeny, i wylosowałam i małego i wszyscy sobie tutaj przeżyli, więc Serpena ma tutaj wyjątkowe szczęście. Ja wiem, to jest niepokazane. W ogóle ostatnio chyba gdzieś wycięłam też fragment losowania kogoś, tak mi się wydaje. To było przypadkiem. Natomiast serio, z ręką na sercu, ja tutaj nic nie kantuję, zresztą wiecie o tym bardzo dobrze, ponieważ oglądaliście Albion, przynajmniej ten żelazny, i nawet jeżeli coś mi bardzo nie pasowało, to ja już mam takie coś, że nie lubię się... Wiecie, nie chcę kombinować, ponieważ wszystko jest po coś, więc jeżeli mi wylosowało, że ktoś tam musi pożegnać się z simowym światem, no to musi się pożegnać z simowym światem, tak jak na przykład było w wypadku Marceli. I staram się do tego właśnie przystosowywać, bo wtedy fabuła robi się też ciekawsza. Wprawdzie w Albionie Rzymskim nie mieliśmy jakichś mocnych losowań, ale już wam zapowiadam, że kolejny Albion będzie mieć masakryczne losowania, będzie tam się na pewno będzie dużo działo, czyli on będzie takim trochę powrotem do Albionu pierwszego, tego żelaznego. No i tam w Albionie kolejnym będziemy przechodzić do syna Ulfa, czyli Orma. Ulf to jest syn Viggo, czyli brat młodszy Ari, czyli dziedzic wszystkiego. Tylko może trochę was zaskoczy to, jak się tam wydarzyły losy, bo jakby mamy dwa uniwersa w Albionie. No ale na razie mamy tutaj Serpenę, mamy tutaj małych i jedyne, co nam zostało tak naprawdę, to osiągnąć Kato 10 poziom umiejętności. I możecie słyszeć ptaki w tle, bo okno otwarte to w ogóle... Jezu, to jest przegięcie, ale no już trudno, no nie jestem w stanie utrzymać ptaków, a jak we mnie ja mówiłam, nie chcę mieć zamkniętego okna, więc na moich nagraniach teraz słychać ptaki w tle, więc może wam nie przeszkadzają, nie wiem. Mam dużo drzew po prostu wokół i taki jest trochę klimatycznie. Także będą wam ćwierkać. I co? Mam nadzieję, że oni wszyscy... przeżyją, chociaż podejrzewam, że oni już będą tutaj bezpieczni, dlatego że skoro i tak kończymy ten Albion i my się zobaczymy z nimi w jakichś kolejnych generacjach, no to tutaj już chyba będzie bezpiecznie, ale ogarnęłam kwestię, bo też rozmawiałam ze wspierającymi odnośnie Tudorów, że to jeszcze nie jest tak, że Tudorzy są od razu po tym anglosaskim Albionie, który teraz mam, bo chyba po anglosaskim Albionie, który teraz będzie, będzie jeszcze Albion taki średniowieczny, ale ja prawdopodobnie ten anglosaski ze średniowiecznym połączę, bo to by tak pasowało, a oni, jako takie dzieci wychowane przez bogaczy, w ogóle pasowaliby mi w naszą dynastię Tudorów. I mówiliście mi o tym, żebym przemyślała, czy przypadkiem nie lepiej tego brzdąca tutaj wziąć, ale powiem wam szczerze, że jeżeli mam być szczera, to genowo ci... no, ci są ciekawsi. Bo tutaj mamy... Wiecie, nie? Tak... Ach. Nie do końca, ci mi bardziej pasują po prostu wizualnie, a ja niestety mam tak, że bardzo zwracam uwagę na to, kto mi wizualnie pasuje, więc wydaje mi się, że lepiej po prostu i większy sentyment mam do nich i lepiej by mi się grało. I ja wiem, że większość z was wolałaby tutaj tego młodego, ale powiem wam szczerze, że kiedy nagrywałam RWDG, pamiętam, pokolenie czwarte, to było pokolenie rodzinne i tam mieliśmy Dave'a i on miał syna Hadesa.
I ja uwielbiałam tego jego syna Hadesa. To była moja jedna z ulubionych postaci w RWDG, ale wszyscy mi mówili, że nie bierz kolejnego mężczyzny na dziedzica, bo Dave był wcześniej dziedzicem, kolejnym tam generacją. Dziewczyny. No to z dwóch dziewczyn, które miałam, wziąłam Pandorę. I przez całą tą generację Pandory byłam niezadowolona z tego wyboru, że nie posłuchałam siebie i nie wzięłam Hadesa, tylko wzięłam Pandorę. Całe to pokolenie byłam niezadowolona z tego powodu i nawet po latach, kiedy wracam do tego, cały czas czuję takie, nie chcę powiedzieć, że zdenerwowanie, ale takie złość na siebie, że nie posłuchałam siebie samej i nie wzięłam Hadesa, który wydaje mi się, że wyglądałby lepiej w tym pokoleniu niż wyglądała jego siostra Pandora. No, pokolenie zostało rozegrane, tam jakaś historia była, ale zasugerowałam się bardzo, bardzo mocno komentarzami wbrew temu, co ja odczuwałam. I teraz tak, to nie jest tak, że wasze komentarze nie mają znaczenia, bo mają znaczenie, tylko jednak wychodzę teraz z założenia, że jeżeli coś czuję, w sensie czuję, że coś będzie lepsze, że coś stworzy fajniejszą historię, że będzie mi się tym lepiej grało, to po prostu myślę, że będę się tym kierować. Żeby jednak robić to w zgodzie przede wszystkim ze sobą, no bo mimo wszystko ja tutaj gram w grę, nie? Zdarzyło się mi się dobrze grać. I kurde, nie wiem, czy to nie brzmi źle, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi, że czasami rozumiem intencje, że wiem, że on byłby fajny, bo ma i w sobie geny Kato, i ma w sobie geny Brutusa, i ma geny Flavii, i właściwie Magnusa, i jest mieszanką wszystkich tych simów, ale oni będą ciekawsi, uwierzcie mi na słowo, będą ciekawsi, przez to, że ja już wiem, co z nich wyrośnie, więc z wszystkich wiem, co wyrośnie, więc tak. Dobra, kolejna rzecz, troszeczkę postarzyłam tutaj Flawię i Brutusa, po nich nie będzie tego widać, ale ich postarzyłam. W ogóle młodą ich pokażę wam, jakaś taka najpiękniejsza nie jest. Bardzo taka, dziwne geny ma, bym powiedziała, dziwnie się zmieszała. Ale jest tutaj, ciekawe jaka będzie, jak będzie nastolatką, natomiast nie wiem, po kim ona ma tę twarz tak naprawdę, bo ten. Natomiast musiałam ich postarzyć, no i Boże, jaki Brutus, już taki... Jadzi zrobił, no tutaj dostał te zmarszczki. A jeżeli chodzi o Flawcie, no to Flawcie dostała tutaj zmarszczkę. No Kato ma pogłębioną tą zmarszczkę, którą miał tutaj między brwiami, tak jak miał jego ojciec Magnus, więc tak, no Brutus minus 10 do atrakcyjności. Ale lata lecą. Jeszcze powinna mu zrobić, myślę, on był bardzo młody długo, no myślę, że powinniśmy mu zrobić już tak, takie siwe prześwity w tych włosach. Jaki dziadek! Nie lubię postarzać simów, bo oni jakoś, nie wiem, tracą do atrakcyjności. Tak, nie postarzałam Serpenę, no bo Serpena jest jeszcze młoda, w sensie młodsza od nich, więc jej nie postarzałam. No ale wchodzimy sobie tutaj i ogarniamy i powiem wam, że nie wiem, ile tak dokładnie będzie Albionu Rzymskiego, dlatego że ja mam bardzo dużo przygotowań do kolejnego Albionu, a nie chcę zostawać też bez filmu, więc nie wiem, czy przypadkiem też nie będzie tak, że jak sobie tutaj ogarnę już ten Kato, to czy nie wejdę na chwilę tam do innych rodzin, nie pogarniamy jeszcze ich, wiecie, nie wiem na ten moment, jak to rozegrać. Także tak, mamy te kwestie, ty powinnaś iść do pracy, to idź do pracy, bo my potrzebujemy pieniędzy. Katosław, jak się czujesz? Katosław jest bardzo spięty, bo jest wypalenie. Kato powinien znaleźć sobie dłuższą przerwę, zanim ten stan przemieni się w blokadę umysłową. Aha, czyli znowu klasycznie, standardowo, Kato, masz problemy ze sobą. Czy możesz sobie tutaj, Kato, nie wiem, pływać, nie wiem, wypoczywać, cokolwiek, albo malowanie, chodź tu, chłopie. Z nim mam problem, on po prostu cały czas nie chce mi zdobyć tego awansu, to jest po prostu... Taka dupa z niego jest. Co ci się dzieje? Niepewność uczuć, zazdrosny. Nie bądź zazdrosny. Stary, nie bądź zazdrosny. Zdrzemnij się? Czekajcie, ja muszę zobaczyć. Aureliusz. Aureliusz się zesikał, to Kato, ty jednak ty się Aureliuszem chyba powinieneś zająć. Nie dość, że Aureliusz się zesikał, to jeszcze dodatkowo chce mu się sikać, więc postaraj się zasnąć, opieka nad dzieckiem, płacz, użyj pieluszki. I teraz tak, Aurelcia. Gdzie ty jesteś, Aurelia? Kobieto, tu jesteś. Ty masz 2 dni do zmiany grupy wiekowej. Jezu, ale jak ja będę nimi grać, to będziemy ich losować. A ja nie chcę ich losować, ja nie chcę, żeby komuś coś tutaj się stało. Szczęśliwe niemowlę. Aureliusz ma 3 dni do zmiany grupy wiekowej, a Leo, no to przed chwilą właśnie przeszedł do kolejnej grupy wiekowej, więc mamy tutaj 3 brzdąców, więc faktycznie dopiero teraz, po czasie... nie rozmawiaj. Teraz po czasie mamy tutaj... To, co miało być od początku, to, o czym marzył tak naprawdę Magnus. I Magnus o tym marzył, ale Kato to wypełnił. Czyli wypełnił dom uśmiechem bąbelków. Czemu ty jesteś taki skrzywiony, Katosław? Jaki wściekły. Weź ty.
co ci się dzieje? Reaguj na wyciek z pieluszki. Ja bym chciała, żebyś ty tutaj przewinął Aureliusza i jeszcze Aurelię trzeba przewinąć. O nie! Tu wszystkich trzeba poprzewijać. Ale może, no nie wiem, czy wypalenie to się raczej nie zmniejszy od tego, że się Kato będzie zajmował dziećmi. No ale to są jego dzieci, więc Kato było barabara, to teraz trzeba ponosić odpowiedzialność za swoje czyny. No powiem wam, że oni są mega genowo ciekawi. W sensie Aureliusz nie jest najpiękniejszy, ale jest ciekawym. W sensie, nie wiem nawet jak to określić, jest po prostu ciekawym. Ciekawym simem bardzo. I teraz tak, bo ty się będziesz serio nimi zajmować, zrób tutaj kąpiel z bąbelkami dla Aureliusza. O, ty jesteś szczęśliwy, bo się, dobra, zajmujesz dziećmi. O, a ty też się zajmujesz małym, a czemu go przenosisz z miejsca na miejsce? Ty już wróciłaś, kochanie, to chodź, ty przewiniesz Aurelię. A co ty robisz z nim? Trzymaj, co on robi? Aha. Nie wiadomo, co on robi, on jest po prostu wściekły. Co ty robisz, Katek? Nie, 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 Katek. Kacisław, chodź tutaj. Kąpiel z bąbelkami dla Aureliusz, weź się nim zajmij. Nie blokuj się, Kacisław! On jest okupkany. Zajmij się nim. No właśnie. Tutaj mamą też się trzeba zająć. Boże, jak ona jest duża, te toddlery są strasznie duże. Kiedyś one wydawały takie malutkie, a jednak duże. I będziesz uczyć Aurelię korzystania z nocnika. Mhm. Dobra, ty będziesz tutaj wykąpany. Drzemka dla Aureliusz. Nie, ale będziesz opieka nad dzieckiem, nakarmisz go z butelki. I potem będziesz, położysz niemowlę do łóżka, Aureliusz. Co ty robisz? Na nocnik i kupę robić. No właśnie, bardzo proszę. Leo? Leo, mój drogi, opieka nad dzieckiem nie, ale ty powinieneś użyć pieluszki. Ty za to przewiniesz Leo. Ale to jest ciekawe, jak są purchlaki takie, nie? To już jest więcej rzeczy do roboty w ciągu dnia. możesz sobie układać jeszcze w tym czasie, bo trochę ci zabawy brakuje, zanim mama do ciebie przyjdzie, to troszkę jeszcze minie, bo tutaj Leo trzeba nakarmić. On co, dopiero co się stał dzieckiem, w ogóle pojawił się w tym świecie, opieka nad dzieckiem, nakarmy piersią go. I niby mamy do tego służbę, ale niech oni się sami tutaj pozajmują. I tutaj położysz Leo. A ty, Kato, jak tam? Kąpiel maluszka? Aureliusz? O, Aureliusz czuje się coraz lepiej. Co ty tutaj masz? Potrzebuje pomocy, niski poziom zaspokojenia potrzeb. Nie no, spokojnie, Aureliusz. A się zżygał. Ale puścił mele. Tak przez ramię. Centralnie. Leo. Mela. Dobra, teraz tak. Ty, kochana, przestajesz tutaj. I czy ty możesz opieka nad małymi dziećmi? Połóż, daj napój, daj jedzenie jej. Tylko weź ty sobie zmień na rzymski strój. Wy mi zawsze mówicie, że w MC Command Center można zmienić te stroje do pracy. Wiem o tym. Wiem, ale mi się nigdy nie chce tego robić. I serpenka... przynieś jedzenie. Małej. Halo? Opieka nad małymi dziećmi? Daj jedzenie. Nakarmiłeś go? Nakarmiłeś. To teraz on idzie spać. Nie podasz jej jedzenia? Żartujesz? Ona jest głodna bardzo. O nie, no dobra. To lecimy inaczej, to zrobimy. Kato, podnieś ją. Opieka nad dzieckiem, ona już jest duża, więc ty ją podniesiesz. Nie przewiń, nie wykąp. Gdzie tutaj jest? Podnieś, purchlęcie. Podnieś, o jest.
Ty w tym czasie, Serpenko, wiesz co, pójdziesz do garów. Podasz coś nam do jedzenia. W sensie wiem, że mamy służby i mogłaby to zrobić, ale trudno, już niech Serpena nam przygotuje coś. Więcej opcji, gotuj. Mam taki zawał serca, jak widzę, jak ona musi coś gotować. W sensie, że to się wszystko mi zawiesi. Wieprzowina w sosie słodko-kwaśnym, jaja na toście, makaron z serem. A zrób tę wieprzowinę. Ja nie wiem dokładnie, jak to wygląda. Nie wiem, czy ja ją kiedyś robiłam w Simsach. Dobra, rób zabawne miny. I bardzo proszę, posadzisz tu Aurelcie. Albo właściwie niekoniecznie. Tak, możecie mieć dynamikę kawalarzy. A nie, czekaj, tu było jest. A nie, zepsute, dobra. Posadzisz Aurelcie tutaj. Ty mały, postaraj się zasnąć. Postaraj się zasnąć. Twój brat śpi, ty też śpi. Czemu ty masz cały czas interakcję z swoim synkiem? O, masz zmarchę. Katosław jest stary. I tutaj, Kato, to sprzątniesz. Nie kontempluj życia. Aleś posprzątał? Tylko czemu ty masz cały czas dziecko w interakcjach? Weź ty się zresetuj. Chodź, resetuj się. No, idealnie. I okaż niepewność, dąż do gotowania. W sensie ona już zaraz skończy, więc ty niewiele jej pomożesz. No ale... Lubi gotować? A możesz lubić gotować, Serpena. I teraz tak, to dajemy tutaj. Gdzieś. Może być tu, Kato. Weź porcję dla Aurelia. Weź dla siebie porcję i Serpenka też weź dla siebie porcję. Ha, jak ich wszystkich, oni wszystkich zadbałam? Trzecia w nocy jedzą wieprzowinę, idealnie. I teraz tak, Katuś, Katuś. Zaraz, bo ty będziesz musiał komuś mentorować w ćwiczeniach, to tak, to sprzątniemy. Serpena podniesiesz malutką. I jak ją podniesiesz, to pójdziesz ją tutaj uśpić, tak? Czytaj Aurelce do snu. No i ty musisz się tutaj, widzę, ogarnąć, chyba skorzystać sobie. I no, Kato komuś musi mentorować. Tylko, że Kato jest chyba zmęczony, nie? Oczywiście, że jest zmęczony. Dobra, Kato, trudno. Weźmiesz sobie, skorzystaj. Weź kąpiel z bąbelkami i idź spać. Barabara może wam zrobię, ale to później. Serpena, chodź tu. Czy Barabara będzie dobre dla niego w tym wypaleniu? Się zastanawiam. To najlepiej jak kolejne dziecko im z tego... Bo tutaj się nie da inaczej. Muszę dać, postara się o dziecko. Działa! Działa, za mało ćwiczeń. To są ćwiczenia dla niego. Aktywni Simowie potrzebują zajęć fizycznych, aby byli zadowoleni z życia. No dobrze. Tylko weźcie, nie róbcie z tego kolejnego dziecka, bo już macie ich za dużo. Co za dużo, to niezdrowo. Moi drodzy, purchaczki się zbudziły, więc podejrzewam, że tutaj opieka nad dzieckiem, trzeba je nakarmić piersią. Więcej opcji. Opieka nad dzieckiem, nakarm piersią. No macie jedno po drugim, więc jest jak jest. Tutaj jeszcze mała. Dodatkowo za chwilę też się powinna obudzić. No ale Serpenka już idzie ogarnąć temat. Serpena, wzięłabyś ten telefon sobie... Nie wiem, jak ja wyciszę ten telefon, to chyba oni wtedy tak nie chodzą z nim? Albo przynajmniej mam taką nadzieję, że nie chodzą, nie wiem. W każdym razie pora się zająć tutaj młodym Aureliuszem. I teraz, żeby nikt z nich mi tutaj nie przepadł, bo to będzie takie smutne. Ty masz za dwa dni, ty masz za jeden dzień przejście do kolejnej grupy wiekowej. No to ty jesteś sporo starsza od swojego rodzeństwa. A teraz powiedz ty mi, Aureliusz, dobra. Ty musisz jeszcze tutaj... Użyć pieluszki, mi się wydaje. Tak będzie najlepiej. I cię od razu przewiniemy. Dobra. I ty go od razu tu przewiniesz, Aureliusza. Achilles chce przyjść. Nie, Achilles. Ty akurat do nas do domu nie możesz przychodzić. Kato by ci nie pozwolił.
Totalnie nie. Postaraj się zasnąć. No nie no, Aureliusz, ty musisz być przewinięty jeszcze, zanim pójdziesz spać. No sorry. No i tutaj połóż Aureliusza spać. A jeżeli chodzi o ciebie, mała, to ty powinnaś się obudzić i też sobie tutaj skorzystać. A skorzystaj sobie z tego śmierdzącego nocnika. Czemu jesteś smutna? Dlaczego ktoś mnie obudził? A, nie lubi pobudki. Udało się! Jezu, udało się, Kato! Kato, dzbanie ty mój! Jesteś, masz ten 10 level i musimy ci teraz dwie walki zrobić. Ależ cudownie. Kacisław, udało nam się, jesteś mistrzem Układu Słonecznego, czy jak to tam zwał, tak? 500 simoleonów na godzinę zarabiasz, a teraz musimy znaleźć jakichś ludzi, których ty możesz sobie wziąć, żeby z nimi walczyć. A nie wiem, czy to nam się uda. Czy będzie tutaj ktoś taki, z kim moglibyśmy walczyć? No tutaj są same randomy od simów, ale są też simowie właśnie, a przynajmniej często wpadali do nas, zwykli tacy, nie? Ale ich nie widzę teraz. No to z kim ja mam walczyć? No na pewno nie z naszym przyjacielem, bo mamy przyjaciela o imieniu Magnus, tak swoją drogą, więc to jest trochę takie creepy. Więc lecimy sobie do oazy i zobaczmy, co my tutaj mamy. Czy mamy kogoś, z kim możemy walczyć? O Jezu, jaka psiarnia. A tu nie wiadomo, kto w ogóle mieszka. Oni się tak dziwnie poprzeprowadzali, ci ludzie. Ja ich tu wprowadzam, a oni się przeprowadzają. A ten jest sam? O nie, sam w domu został. No i tutaj nasi Feliksowie mieszkają. Ale mi się wydaje, że było więcej tych simów. Jestem przekonana, że ich było więcej. A ci to poszaleli. Że zawiesiło mi się wczytywanie. Parcela wczytuje mi się od 10 minut i nie chcę wczytać. Czyli cały mój postęp i wszystkie zmiany, które sobie wprowadziłam, idą właśnie do kosza. No, więc chyba zakończę ten odcinek i nie wiem, pociągnę sobie to wszystko na kodzie. Dobrze, że chociaż jest kilka minut tego materiału, ale nie zmienia to faktu, że odcinek będzie krótszy przez to. Kato zdobył awans i od razu typ zdobył awans i wszystko musiało się posypać. To jest jakaś złośliwość rzeczy martwych. To jest centralnie złośliwość rzeczy martwych. Dlaczego? Nie wiem, kto zbudował ten dom i stworzył tego sima, ale wiedzcie, że wasz sim i dom zawiesiły mi grę. I to jest najgorsze. No ale cóż zrobię, nic nie zrobię, nie będę nad tym płakać. Po prostu sobie, nie wiem, jakoś to prywatnie ogarnę między tym, żebyśmy na kolejny odcinek, czekajcie, bo my Albiony mamy w czwartki. A kolejny odcinek teoretycznie powinien być w sobotę. Więc ja sobie to gdzieś tam dogram na kodzie, wpiszę, nie wiem, ogarnę, żeby wiecie, to po prostu było. I tyle. I zobaczymy się w kolejnym odcinku. Jak mówię, nie wiem dokładnie, ile jeszcze dogram tego Rzymu, bo chciałabym, w sensie nie chcę go tak ucinać teraz, żeby nic nie było na kanale, bo ja jestem w trakcie przygotowywania kolejnego Albiony, trochę mi to zajmie, więc wiecie, żeby nie było nic. A i tak w Albionie mamy jeszcze sporo takich rzeczy, które możemy sobie tutaj popatrzeć, tu poodwiedzać, możemy Marcelą pograć, możemy pograć Brutusem, więc jest jeszcze co tam robić, więc poukładać jakoś te życia, nie wiem, może trochę jeszcze te dzieci nam podrosną w tym czasie. Masakra. Dzisiaj ewidentnie nie jest mój dzień. No ale dobra. Trzymajcie się cieplutko i cześć.